Dobra, ostro ćwiczyłaś, więc zasłużyłaś na odpoczynek, zwłaszcza twoje nogi, które mocno pracowały teraz. I tak jak ci mówiłam, mata jest potrzebna, jeśli do tej pory nie korzystałeś z hantli, to teraz najwyższa pora. Leżymy sobie wygodnie. Jedna prośba, jeżeli się podpierasz, nie podpieraj w ten sposób za głowę, zobacz jak się wykrzywia moja biedna szyja. Złap się za kark, głowę utrzymujesz, jest ona... Starasz się, by była przedłużeniem linii ciała, ale trzymasz się za kark. Jest to dużo wygodniejsza i lepsza pozycja dla twojego odcinka szyjnego kręgosłupa, bo szyja to również kręgosłup. Trzymamy hantel i teraz uwaga, najważniejsze, biodro i bark to jedna linia. Unosimy rękę nie do 90 stopni, trochę niżej. Przenosimy przed siebie blisko. Jeżeli masz duży brzuch, to trochę bardziej do przodu, w miarę jak najbliżej swojego ciała. Tak, do góry i teraz za siebie, tuż za pośladki. Smyramy ręką o pośladki do góry i znowu przed siebie. Pierwszy, góra, tył, góra, drugi, świetnie. Tutaj możesz poszaleć nawet z ciężarem, możesz wziąć nawet 3, 4, 5 kilo, ponieważ to ćwiczenie nie będzie obciążało bardzo całego twojego ciała, brzucha, grzbietu, a jedynie ćwiczysz ręką. Góra. Piąty, góra. Taki trójkąt rysujemy. I szósty. Tak jest. Odkładamy hantel, ale tylko na chwilkę. Teraz się kładziemy bardziej na pośladku, bardziej na plecach. Tak jest, ale jeszcze nie leżymy na plecach. Zaraz się obrócimy. I teraz uwaga, delikatnie unosimy górę, tak żeby napiąć boczną część brzucha do góry. I odkładamy. Tak, aby całą głowę odłożyć, zrelaksować, rozluźnić mięśnie skośne brzucha. I teraz znowu do góry wydech. I opuszczamy, rozluźniamy wdech i z wydechem i opuszczamy, delikatne brzuchy, wdech, wydech i dół, też nie za wysoko się podnosimy, wdech, wydech, wdech, szukam mikrofonu, bo mi się schował. I wdech, wdech i wdech, ostatni wdech i wdech, świetnie, teraz kładziemy się na plecach, na krótko, o, włosy muszę przestawić, przeszkadzają, bierzemy oba hantle w obie dłonie, ręce prosto do sufitu, chwyt młotkowy, tak? Uginamy teraz łokcie, zbliżamy dłonie do naszych uszu i prostujemy. Pierwszy. Drugi. Tu również możemy poszaleć z ciężarem. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. I ósme. Dobrze, odkładamy oba hantle. Znowu kładziemy się na bok, ręka na szyję. Trzymamy i uwaga. Znowu góra, przód, góra i tył. Hop. Drugi, hop. I bok, hop. Trzeci. W połowie, góra, bok, góra. Bardzo lubię to ćwiczenie. Odpoczywasz, a jednocześnie ćwiczysz. Hop, tak, ostatni i dość. Odkładamy hantle, ręce na kark. Kładziemy się, możemy mocniej nawet przyciągnąć nogi. Uwaga, wdech i z wydechem. I opuść. Całkowite rozluźnienie. Wdech
I wdech. Opuść. Wdech. I wdech. Opuść. Wdech. I wdech. Opuść. Wdech. I wydech. I opuść. Tak jest. Znowu kładziemy się na plecy. Oba hantle. I uginamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Tak jest. Odkładamy. Ręka na szyję. I do góry. Raz. Góra. Dwa. Góra. Hop. Góra. Trzy. Góra. Hop. Góra. Cztery. Góra. Hop. Góra. I pięć. Góra. Hop. Góra. Sześć. Góra. Tył. Góra. I siedem. Jeden ekstra. Co nam szkodzi? Zwłaszcza, że to już ostatnia seria. A, przepraszam. Jeszcze chciałam położyć. Raz. Dwa. Wdech. Góra. Dół. Wdech. I góra. Wdech. Wdech. Góra. Wdech. Góra. Wdech. I góra. Ostatni raz. Świetnie. Teraz kładziemy się na plecy. Coś chciałam się pospieszyć. Uwaga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I siedem. Osiem. Dwa zostały. Dziewiąty. I dziesiąty. Odłóż hantle. Kładziemy się to samo. Ręka tu. Jeden hantel. Możesz jedną nogę trzymać z przodu. Nie ma to większego znaczenia na razie. I zaczynamy. Góra do przodu. Raz. Tak jest. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Odłóż hantle tak samo. Łokcie do boku. Nie trzymaj głowy, tylko jej pomagasz. I uwaga do góry. Raz. I opuść. Wdech. I z wydechem. I opuść. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wdech. Wdech. Rozluźnij. I z wdechem spinamy. Wdech.
I wydech. Bardzo dobrze. Znowu kładziemy się na plecach. Znowu łapiemy nasze hantle i tak samo ćwiczymy trójki. Dlaczego to ćwiczenie jest takie ważne? Są właśnie te motylki, które może się zdarzyć, że gdzieś wiszą, że gdzieś luźno same latają, a nie powinny. No i problem wychodzi zwłaszcza przy bloskach z ramionczkami. Dlatego trójki, 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 jeszcze raz trójki musimy ćwiczyć. Nie bój się ciężaru, nie będziesz miała ręki męskiej, jeżeli nie prowadzisz odpowiedniej diety do tego lub nie masz naprawdę predyspozycji. Jeszcze i dość. Odkładamy jeden, odkładamy, drugi będzie ci potrzebny. O, właśnie tak. I łapiemy. A się rozczochram. Raz, przód, tu i tył. Pamiętaj o linii barków, miednicy, tak, góra, przód, góra. To jest trzeci, góra, przód, góra, czwarty, góra, przód, góra, piąty, góra, przód, góra i szósty. Bardzo ładnie. Odkładamy hantle, ręce na kark, kładziemy się prawie na plecy, ale jeszcze nie, jeszcze jesteś na boczku. Rozluźniamy szyję i uwaga, wdech i z wydechem do góry i wdech. I z wydechem. I wdech. I z wydechem. I wdech. Wdech. I wdech. I wydech. Wdech. Ostatni. Wydech do góry. Tak jest, na plecy. Hantelki, obie w dłoń. Do góry i uginamy. Ugnij. Wyprost. Hop. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Ręka na szyję i do góry. Przód i bok. Dwa. Tak jest. Trzy. Cztery. Jeszcze dwa. To jest ostatnia seria. Mówiłam, że szybko minie. Piąty. I szósty. Świetnie. Odłóż. Teraz brzuszek. I wdech, z wydechem, wdech, z wydechem, wdech i wydech, wdech, wydech, wdech i wydech. Ostatni wdech i wdech. Świetnie, teraz tyłem, hantle do góry i ostatnia dziesiąta.